Monika Kubiaczek ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. O pogodzie będziemy mówić, chociaż patrzę na to, co za twoimi plecami dzieje się. Ale tak naprawdę to chyba końcówka takiej pogody, bo tak jak najbardziej. Od jutra chyba coraz cieplej, coraz właściwie goręcej. Tak. I prawdziwe upały do nas przyjdą. To z pewnością nie jest zapowiedź tego, co będzie działo się w tym tygodniu, chociaż burze jak najbardziej, a z burzami oczywiście deszcz. No ale to jest mała część dnia. Tak naprawdę przeważać będzie pogodna, słoneczna aura, szczególnie jutro, chociaż znów wyjątek. Jutro na ogół będzie słonecznie, pogodnie, a w Zakopanem spodziewamy się popołudniowego załamania pogody, wyładowań atmosferycznych, opadów gradu, intensywnych opadów deszczu. Dzieje się w pogodzie, uporządkujmy sobie to wszystko. Najbliższa noc z burzami na południu i południowym wschodzie, z kolei sam deszcz w Białymstoku, a także w Gdańsku, w Lublinie pojawią się mgły. Temperatura w nocy na poziomie około 14, maksymalnie 17 stopni. Co w ciągu dnia? Pomorze Kujawy i Wielkopolska. Zachmurzenie umiarkowane, duże, słonecznie w Szczecinie, a także w Gdańsku. Temperatura. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo 10 stopni różnicy. No wiadomo, w Kołobrzegu najchłodniej 21 stopni, a w Gorzowie Wielkopolskim już bardzo upalnie 31. Jeszcze cieplej będzie w Warszawie. Tutaj 32 stopnie w tym najcieplejszym momencie dnia, a w innych miastach tego regionu niewiele mniej. 30 w Łodzi, 28-29 Podlasie, Warmia, Mazury. Słońca, jak widać, nie zabraknie. Na południowym wschodzie bardzo podobna sytuacja, z tym, że przypominam, na Podhalu popołudniowe załamanie pogody może być naprawdę niebezpiecznie. Tam temperatura wyniesie 26 stopni, 28 w Lublinie, 29 w Kielce, ale oczywiście mamy tutaj rekordzistów 30-31 Kraków, Rzeszów. Najcieplej zbiorczo, jeżeli chodzi o miasta, będzie na południowym zachodzie. Tutaj temperatura poniżej 30 stopni nie spadnie i słońca oczywiście też nie zabraknie. To tyle na teraz. Dziękuję. Do zobaczenia po godzinie 18. Monika Kubiaczek ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy sprawdzać prognozę pogody, a na pewno temperaturę, bo ta już wiemy, że będzie bardzo szybko nam rosnąć. Dokładnie. W tygodniu prawdziwe rekordy. Chyba jeszcze tak ciepło to nie było. Nie było. Ta kolejna fała upałów będzie naprawdę doskwierająca. Z dnia na dzień, stopień po stopniu będzie robiło się coraz cieplej. Już jutro będzie gorąco, ale to, co jutro się będzie działo, to nic w porównaniu do apogeum, które będzie w drugiej części tego tygodnia. 37 stopni w cieniu w niektórych miastach. Lokalnie oczywiście temperatura może wzrosnąć jeszcze wyżej. W Warszawie jutro, między innymi w Warszawie, bo też Wrocław i Opole będą tymi najcieplejszymi miastami. Najcieplej właśnie 32 stopnie. I słońce będzie tylko sprawiało, że uczucie ciepła będzie jeszcze wyższe. A i w Warszawie, i na południowym zachodzie tego słońca jutro nie zabraknie. Tak naprawdę będzie jeden punkt na mapie Polski, gdzie pogoda popsuje się i może być naprawdę niebezpiecznie. O tym za chwilę. Na początku sprawdzamy, co w Europie. Front atmosferyczny, który dzisiaj jeszcze gdzieniegdzie do końca dnia, a także w nocy może przynieść opady deszczu i burze, odchodzi sobie dalej na wschód, a tymczasem my dostajemy się w zasięg układu wysokiego ciśnienia, które swoje centrum ma nad Litwą i ten wyż jutro zagwarantuje nam słoneczną aurę. Na przykład w Warszawie, ale nie tylko, cała Europa centralna, a także południowa z słoneczną właśnie aurą. Z kolei na zachodzie pochmurno i z opadami deszczu. W niektórych miejscach intensywnymi, na przykład w Paryżu czy w Dublinie oraz w Londynie. Sprawdzamy zatem, co przyniesie najbliższa noc. Gasnące burze na krańcach południowo-wschodnich, tutaj trzeba uważać. Opady deszczu w Białymstoku, a także w Trójmieście, a z kolei w Lublinie będą pojawiać się mgły. Temperatura w nocy od około 14 do 17 stopni. Uważajmy, szczególnie w tych miejscach, gdzie zagrzmi, silny wiatr i opady deszczu będą przeszkadzać w jeździe, a z kolei w okolicy Lublina rano będą tworzyć się mgły, które będą ograniczać widoczność. Jutro pełnia słońca, pogodnie, zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane i tylko na Podhalu w drugiej części dnia prognozowane załamanie pogody. Tutaj naprawdę może być źle. Silny wiatr, burze, obfite opady deszczu, a także gradu. Temperatura do 32 stopni we Wrocławiu, w Opolu, w Warszawie, we Wrocławiu, a także w Opolu. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu, tutaj 21 stopni. Słonecznie to i warunki drogowe będą na ogół dobre. Oczywiście w górach zachowajmy szczególną ostrożność.
ostrożność, co w kolejnych dniach. Wspomniałam, że z dnia na dzień temperatura będzie rosła. No to proszę bardzo, 35 stopni w środę, 36 stopni w czwartek, z tym, że w czwartek już wszędzie zagrzmi i popada. Zbliżamy się do weekendu i mamy kolejne rekordy, 35, 37 w sobotę. Tutaj faktycznie będzie źle. Myślałam, że będzie można pokorzystać z tego weekendu, ale przy takiej temperaturze naprawdę trzeba rozważnie z głową korzystać. Patrząc na tę prognozę, aż ciężko się oddycha, bo jak 36-37 w cieniu, no to w słońcu będzie się działo. 40, także rzeczywiście musimy się przygotować dobrze na ten weekend. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. W wydarzeniach 24 czas teraz na najnowszą prognozę pogody. Dobry wieczór. Razem z Moniką Kubiaczyk. Jeśli tak przyjrzymy się temu, co się dzieje za twoimi plecami, to jeszcze nic nie zwiastuje katastrofy, można by tak powiedzieć, ale naprawdę bardzo, bardzo wysokie wskazania termometrów nas czekają. Tak, tak. Katastrofa nie w tym wydaniu, co pomyśleliśmy, że może pochmurno, deszczowo, a faktycznie słonecznie i upalnie. I to też nie jest dobra sytuacja, bo no wiadomo, w wakacje chcielibyśmy takiej pogodnej aury i wysokich wartości na termometrach, ale temperatura na poziomie 37 stopni plus słońce to naprawdę już pogoda i temperatura przede wszystkim nie na żarty. Nad morzem, które teraz obserwujemy, z pewnością temperatura będzie miała takie lżejsze wydanie. Będzie na pewno kilka stopni dobrych niżej od najcieplejszych miast, na przykład Wrocław, Warszawa czy gdzieniegdzie na południu wszelkie inne miasta. Tak czy siak będzie niestety ten tydzień dość niekomfortowy, niebezpieczny, także trzeba zachować zdrowy rozsądek i naprawdę korzystać z tej pogody, ale z głową. Sprawdzamy zatem, co na naszych mapach pogodowych, zaczynając od Europy i widzimy, może nie winowajca, ale sprawcę tego całego zamieszania, a mianowicie układ wysokiego ciśnienia jutro poprawi nam aurę, będzie słonecznie, a na termometrach zobaczymy 32 stopnie w najcieplejszych miastach. Front atmosferyczny, który jeszcze dzisiaj wieczorem może przynieść opady deszczu, a także burze na południu kraju, już do rana wycofa się poza nasze granice. 32 w Warszawie, tak jak wspomniałam, ale w Europie będzie jeszcze cieplej i to w wielu miejscach. Na pierwszym miejscu Bukareszt, tam blisko 40 stopni, oczywiście niezmiennie upalnie Rzym, Ateny 38-35. Widzimy, że w centralnej części Europy, a także na południu pogoda, aura dopisze, a na zachodzie już pochmurnie. Chmurno i deszczowo. I w wielu miejscach, takich jak Paryż czy Londyn oraz Dublin, te opady będą intensywne. Najbliższa noc. Na przeważającym obszarze pogodna z bezchmurnym niebem, ale będą też miejsca pochmurne, na przykład południowy wschód, gdzie pojawią się gasnące burze z opadami deszczu. Na Lubelszczyźnie pojawią się mgły, a z kolei sam deszcz w Białymstoku oraz w Gdańsku. Będzie to całkiem ciepła noc, od co prawda 12 w Szczecinie do nawet 17 w Warszawie czy w Poznaniu. Ze względu na utrudnione warunki atmosferyczne na południu, gdzieniegdzie na wschodzie oraz na Pomorzu Wschodnim, uważajmy na drogach. No i sprawdzamy, co czeka nas jutro. Słonecznie lub pogodnie w wielu miastach. Jedynie w Poznaniu w drugiej części dnia zachmurzenie może wzrosnąć, ale padać nie będzie. Z miejsc, gdzie trzeba uważać, to zdecydowanie Podhale. Tam wyładowania atmosferyczne, którym będą towarzyszyły obfite opady deszczu oraz gradu. Także uważajmy. Więcej Opole, Wrocław, a także Warszawa. Tutaj 32 stopnie, a z kolei z takich chłodniejszych miejsc Kołobrzeg tam 21. Powinno jeździć na ogół dobrze. Szczególną uwagę zachowajmy w górach. No i sprawdzamy, co przyniosą kolejne dni, bo tutaj będzie się działo. W środę na ogół pogodnie, na zachodzie z popołudniowymi burzami. Tam też będzie najcieplej, do 35 stopni w okolicy Wrocławia. W czwartek już wszędzie zagrzmi, wszędzie popada i silnie powieje, a na termometrach od 26 do 36 stopni. No i nadchodzący weekend. W piątek pogodnie na południu, centrum i morze z opadami deszczu i burzami. Sobota przyniesie już absolutne apogeum, 37 stopni na południu i dopiero w niedzielę takie powolne, lekkie uspokojenie, spadek temperatury, lekki oddech. Gdyby spojrzeć na inne europejskie stolice, gdzieś Grecja, Turcja, to myślę, że tam byśmy się plasowali z tym wynikiem 35-30. Tak, jak najbardziej. Dziękujemy Ci. Dzięki. W studiu Wydarzeń 24 ponownie witamy Monikę Kubiaczyk. Dobry wieczór.
Wspominałaś o tym, że w ciągu najbliższych dni, najbliższych godzin nad Polskę nadciągną afrykańskie wręcz upały. Powiedz proszę, jakich wartości możemy się spodziewać? Dokładnie tak. Już jutro 32 stopnie i jeżeli ktoś sobie w tym momencie myśli, jak dużo, jak ja to wytrzymam, no to będzie jeszcze więcej. Nawet 37. Na szczęście nie w Warszawie, ale mieszkańcy południa muszą przygotować się na takie właśnie wartości już niedługo. Druga część tego tygodnia przyniesie apogeum tego ocieplenia. Będzie i gorąco, i słonecznie, czyli taka no, najgorsza kombinacja, bo temperatura odczuwalna będzie bardzo wysoka. Oczywiście, co idzie za też takim wzrostem temperatury, burze. Te będą się pojawiać na początku na zachodzie, potem w całej Polsce. W tym tygodniu musimy przygotować się na po prostu gwałtowną, zmienną pogodę. Zatem sprawdzamy, zobaczmy co w mapach pogodowych. Na początek, na najbliższą noc, ta na przeważającym obszarze będzie nawet bezchmurna. W niektórych miejscach, takich jak Poznań, Łódź, z umiarkowanym zachmurzeniem, ale na południu i południowym wschodzie wystąpią gasnące burze, także tam szczególnie proszę zachować uwagę przy prowadzeniu na przykład pojazdów. Białystok i rejon Trójmiasta, tutaj sam deszcz, a z kolei na Lubelszczyźnie, szczególnie w godzinach porannych, będą pojawiać się mgły. Temperatura od 12 stopni na Niźnie Szczecińskiej do 17 na przykład w Poznaniu czy w Warszawie. No i sprawdzamy, co czeka nas we wtorek. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska na sam początek. Zachmurzenie małe w Szczecinie, w Gdańsku, umiarkowane Gorzów, Bydgoszcz, Kołobrzeg, duże w Poznaniu, ale nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 21 stopni na Pomorzu Środkowym do nawet 31 na ziemi lubuskiej. Jak to wygląda w poszczególnych miejscowościach nad morzem? No perfekcyjnie. 20-24 stopnie taka temperatura powietrza, a około 17-18, maksymalnie 19 to temperatura wody. Zobaczmy co na północnym wschodzie. Słońca nie zabraknie. Nie jedynie po południu zachmurzenie wzrośnie z małego do umiarkowanego na Suwalszczyźnie. Gorąco oczywiście, 28 właśnie w Suwałkach, 32 w Warszawie. Sprawdzamy zatem, jak tutaj wygląda sytuacja w miejscach, które często odwiedzamy w wakacje. Giżycko, Mikołajki i Węgorzewo. Tutaj może nastąpić małe załamanie pogody i przelotnie popada. Suwałki i Augustów, tutaj żadnych opadów się nie spodziewamy. Będzie pogodnie od rana do wieczora. Temperatura wody na przyjemnym poziomie 22-23 stopni. Na południowym wschodzie również pogodnie, słonecznie, upalnie, jedynie w Zakopanem. I tutaj naprawdę ostrzegam, może być niebezpiecznie w drugiej części dnia, bo nie dość, że tak jak widać zagrzmi, popada, to jeszcze spodziewamy się opadów gradu. Temperatura w tym regionie do maksymalnie 31 stopni, najcieplej będzie w Rzeszowie. A ogólnie najcieplej na południowym zachodzie oczywiście, tutaj temperatura od 31-32 stopni, no i oczywiście słonecznie. Wychodzimy także poza nasze granice i widzimy, że nie tylko u nas może popadać. W Lizbonie spodziewamy się przelotnych opadów, tam temperatura niższa niż w Polsce, 25 stopni, ale oczywiście są też miejsca, gdzie temperatura dopisze, na przykład na Majorce 35 stopni. Przechodzimy dalej, widzimy, że w Neapolu prawdziwy skwar, blisko 40, w Rzymie ta sama sytuacja, w Dubrowniku również ciepło, ale z opadami. Antalya blisko 40, Hurgada podobna sytuacja, wszędzie tutaj słonecznie. Uważajmy na siebie w takie słońce, bo taka pogoda też bywa niestety niekorzystna dla zdrowia. Dziękuję, do zobaczenia. W Wydarzeniach 24 ponownie zaglądamy do najnowszych prognoz razem z Moniką Kubiaczyk. Dobry wieczór. W Kalifornii, jak słyszeliśmy, ponad 50 stopni Celsjusza. U nas 50 nie będzie, ale 35 to też jest... 7 nawet, dokładnie. Jak na nasze tutaj polskie standardy, temperatura na poziomie 37. No w tym roku na pewno takiej jeszcze nie było i oby kolejna fala upałów nie przyniosła jeszcze wyższych rekordów. Myślę, że już na ten moment możemy powiedzieć, że to, co widzimy na kolejne dni w prognozie długoterminowej, to naprawdę... wystarczająco, tyle możemy znieść. No zobaczymy, jak to będzie. 47 stopni w sobotę, tyle mają pokazać termometry mniej więcej na południu Polski w najcieplejszych miastach. Zanim to nastąpi, będzie równie upalnie, 35, 36, jutro 32 stopnie. Tak naprawdę z dnia na dzień termometry będą pokazywać coraz to wyższe wartości w tym tygodniu. Słońca absolutnie nie zabraknie, także temperatura odczuwalna będzie znacznie wyższa. I oczywiście
oczywiście wyładowania atmosferyczne, te też pojawiają się i to w sporej ilości na naszych mapach pogodowych, początkowo na zachodzie, a następnie w środku tygodnia już zagrzmi, popada i silnie powieje w całej Polsce. Także zmienna, dynamiczna pogoda, warto być z nami, żeby wiedzieć, co nas czeka w kolejnych dniach. Zaczynamy od Europy. Dzisiaj trochę popadało, trochę zagrzmiało, te burze jeszcze mogą się przeciągnąć na godziny nocne, ale front atmosferyczny powoli będzie opuszczał nasze granice, a w zamian będziemy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, które swoje centrum ma nad Litwą. Poprawi ten wyż pogodę nie tylko w Polsce, ale w przeważającej części Europy Środkowej. Na południu też wyżowo, niezmiennie upalnie, bezchmurne niebo. W Warszawie 32 stopnie, gorąco, ale nie najgoręcej. Jeszcze gorzej będzie w Bukareszcie, tam blisko 40 stopni. Bardzo ciepło też w Rzymie, w Atenach 35-38. Zupełnie odmienna sytuacja na zachodzie i południowym zachodzie Europy. Tutaj nie dość, że większe zachmurzenie, to jeszcze w niektórych stolicach intensywne opady deszczu, na przykład w Paryżu, w Londynie czy w Dublinie. Sprawdzamy zatem, co w nocy. Wspomniałam o burzach i faktycznie pojawią się one w Zakopanem, w Katowicach, w Kielcach, a także w Rzeszowie. Opady samego deszczu w okolicy Białegostoku oraz Trójmiasta, a w Lublinie pojawią się mgły. Temperatura w nocy od około 12 stopni w Szczecinie do 17 w Poznaniu, w Warszawie czy na przykład w Katowicach. Warunki drogowe będą utrudnione na południu przez burze z silnym wiatrem i deszczem oraz przez sam deszcz na południu Podlasia czy we wschodniej części Pomorza. W Lublinie te mgły będą oczywiście też nad ranem ograniczać widoczność, także uważajmy. Jutro słonecznie, przyjemnie, w niektórych miejscach przyjemnie, bo tam, gdzie upał, no to już będzie trochę męcząca ta pogoda. 32 stopnie we Wrocławiu, w Opolu, a także w Warszawie. W tych miastach będzie najcieplej. Pogoda nad morzem, no można powiedzieć, idealna, 21-24, a na Pomorzu Zachodnim blisko 30 stopni. Jedynie na południu pogoda w drugiej części dnia może gwałtownie ulec zmianie. Większe zachmurzenie, wyładowania atmosferyczne, opady deszczu i niestety nie samego deszczu, może spaść też grad. Także w związku z tym, szczególnie na południu zachowajmy szczególną ostrożność, a w pozostałej części Polski przy okazji jazdy samochodem warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Sprawdzamy zatem, co czeka nas w kolejnych dniach tego tygodnia, jakże upalnego. Centrum, południe, północny wschód, w środę z praktycznie bezchmurnym niebem. Na zachodzie już pojawią się w drugiej części dnia pod wieczór burze. Tam też najwyższa temperatura do 35 stopni w rejonie Dolnego Śląska. W czwartek zagrzmi, popada i silnie powieje absolutnie wszędzie i będzie jeszcze cieplej. Tym razem nie na południowym zachodzie, a na południu, dokładnie tam 36 stopni. W czwartek nadal upalnie, pogodnie na południu oraz na południowym zachodzie, poza tym nadal burzowo. W sobotę kontynuacja burzowej aury z intensywnymi opadami deszczu na zachodzie. Pogodnie będzie jedynie w rejonie Podlasia, pogodnie i upalnie 35 stopni, jednak nie tam będzie najcieplej. Proszę tylko spojrzeć, jaka temperatura w górach na południu, 37. W niedzielę w końcu odetchniemy od upału. Nadal będzie ciepło, ale już do zniesienia i popada i zagrzmi tylko na południu. Poza tym, mimo większego zachmurzenia, nie spodziewamy się deszczu. Jutro biometr niekorzystny ze względu oczywiście na upał. Pogoda będzie dobrze wpływać na nasze samopoczucie jedynie na północy. Dobrze wpływa na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie również jakość powietrza. Dziękuję, dobranoc.